Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. W dzisiejszym odcinku przedstawię sylwetkę i osiągnięcia jednego z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce kulturystów, Radosława Słodkiewicza. Należał on do najmasywniejszych i niezwykle utytułowanych polskich zawodników. Za jego największy sukces uważa się zdobycie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w Bahrajnie w kategorii plus 100 kg w 2008 roku. Drugie miejsce zajął tam również jeden z najlepszych polskich kulturystów, Robert Piotrkowicz, a wygrał pochodzący z Egiptu Hamouda Ahmed. Przede wszystkim należy zauważyć kompletność umieśnienia Słodkiewicza. Praktycznie niemożliwe jest wskazanie odstającej partii. Gdy stoi przodem, nie przyjmując konkretnej pozy, od razu rzucają się w oczy ogromne barki i klatka. Ma też dobre najszersze i oczywiście doskonałe dolne partie, które są prawdopodobnie najjaśniejszym elementem jego sylwetki. Co prawda na tym ujęciu nie widać wszystkich zawodników, ale dwaj po jego lewej stronie są kompletnie deklasowani przez Słodkiewicza pod kątem rozwoju nóg. W pozie mięśnie najszersze przodem znów rzucają się w oczy świetne barki. Na klatce widać także liczne prążki będące wyrazem bardzo dobrego poziomu definicji. Mimo wymienionych zalet pojawia się kwestia środkowej sekcji, która niestety mocno rozczarowuje. Ma on zdecydowanie jedną z najszerszych talii na tych zawodach, przegrywając pod tym kątem znacznie nawet z Robertem Piotrkowiczem, który też nigdy nie był znany z finezyjnej środkowej sekcji, natomiast przy Słodkiewiczu może sprawiać ona takie wrażenie. Nie ma też struktury kostnej, która umożliwiałaby mu osiągnięcie złotych proporcji. Dla porównania można spojrzeć na tego zawodnika, który został pod tym względem doskonale obdarzony. Ma niesamowity kontrast szerokości bioder i talii do barków, co nadaje mu ten niezwykle finezyjny wygląd, który zapisany jest głównie w genach i dotyczy struktury szkieletu. Radosław Słodkiewicz niestety nie posiadał tych cech, natomiast od tego zawodnika posiadał o kilka klas lepsze nogi. W 2004 roku startował na Mistrzostwach Świata Seniorów w Moskwie, gdzie miał okazję stanąć na jednej scenie w eliminacjach Grand Prix Rosja z samym Runim Kolmanem. Słodkiewicz na Mistrzostwach Świata 2004 zajął czwarte miejsce, a w eliminacjach Grand Prix trzecie. Na zdjęciach tych zawodów prezentuje się naprawdę doskonale, może nie licząc pozy bicepsy przodem, w której znów brakuje mu odpowiednich proporcji. Natomiast w pozycji triceps bokiem wygląda fenomenalnie, ma doskonale wyseparowaną dolną sekcję. Świetne, pełne i docięte barki, to samo można powiedzieć o ramionach. Oczywiście posiada znacznie mniej masy mięśniowej niż Kolman, ale na tym ujęciu wcale znacznie nie odstaje jakościowo od 8-krotnego Mr. Olympia. Świetnie prezentował się także w pozach tyłem. Plecy są grube, mają mnóstwo szczegółów. Ramiona mają dużą masę i świetną separację, która widoczna jest także na pośladkach i mięśniach dwugłowych ud. Koniecznie trzeba jeszcze spojrzeć na Most Muscular, gdzie jego klatka wygląda wręcz nieziemsko, z niesamowitą ilością prążków. Ma fenomenalne barki i ramiona oraz oczywiście doskonałe uda i łydki. Po raz kolejny zachwyca tutaj poziomem odtłuszczenia i definicji. Jest suchy, ziarnisty. Jego dyspozycję na scenie można podsumować w ten sposób, że w pozach, w których mniej istotne są proporcje, a bardziej sama jakość umięśnienia, prezentował się naprawdę bardzo dobrze, natomiast w tych, w których ten element jest istotny, wyglądał znacznie gorzej. Było wtedy widać niedostatki w predysponującej do bycia mistrzem kulturystyki strukturze kostnej. Mówiłem już o zdobyciu przez niego trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w 2008 i czwartego na Mistrzostwach Świata w 2004. W tym samym roku zajął też najwyższe miejsce na podium podczas Mistrzostw Europy. Czterokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski. Po raz pierwszy w 1999 w Toruniu, potem w 2001 w Elblągu, zarówno w najcięższej kategorii wagowej, jak i w klasie Open, oraz w 2002 i 2004 w Białymstoku. Na Mistrzostwach Europy w parze z Darią Piznal dwukrotnie zdobywał tytuł mistrza, w 2001 i 2003. Indywidualnie w tych zawodach brał udział pięciokrotnie, od roku 2000 do 2004, wygrywając, tak jak wspomniałem, raz w 2004. W 2008 i 2008 wystartował na Mistrzostwach Świata Amatorów Federacji IFBB, ale dwukrotnie został zdyskwalifikowany za używanie dopingu, co skutkowało zawieszeniem na okres kilku lat. Niestety nie dotarłem do informacji, na jak długi konkretnie. W 2013 zrobił powrót na scenę, wygrywając kategorię Open na zawodach kamienna rzeźba. W 2017 zwyciężył w tej samej kategorii na Mistrzostwach Polski Weteranów. Jeżeli chodzi o wymiary, podawany jest wzrost 180 cm, obwód ramienia 54, uda 80, łydki 51 i klatki 140. Waga w sezonie około 113 kg, natomiast pierwszy tytuł Mistrza Polski w 1999 zdobył ważąc jedynie 91,5 kg.
Myślę, że najistotniejszym elementem jego sylwetki była właśnie jej kompletność, także nie jestem w stanie wskazać jakiejkolwiek partii, która byłaby źle wyseparowana, była za mała, czy miała nieciekawe kształty. Na zawodach prezentował też światowej klasy poziom definicji, natomiast mimo to te wszystkie elementy nie tworzyły specjalnie przyjemnej dla oka całości w pozach, gdzie wymagane jest posiadanie odpowiednich proporcji, co moim zdaniem było przyczyną, że nie osiągał on jeszcze większych sukcesów, mimo oczywiście bardzo imponujących osiągnięć. Na zawodach w 2017 roku oczywiście nie prezentował już takiego poziomu jak podczas swoich najlepszych lat, ale przy pozie bicepsy przodem decydował się na wykonanie vacuum, co miało zdecydowanie korzystny wpływ na to, jak prezentował się w tej pozycji, w znacznym stopniu maskując szerokość talii i nadając swojej górnej części odpowiedni kształt. Podsumowując, moim zdaniem największym problemem Słodkiewicza był brak dobrej genetyki pod kątem kształtu ramy, który do pewnego stopnia był w stanie nadrabiać sporą masą i dobrymi kształtami mięśni oraz separacją, ale nie na tyle, by dostać się do światowej czołówki. Mimo to bezsprzecznie należy on do najbardziej zasłużonych i utytułowanych polskich kulturystów w historii. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.